Kiedy nagrywaliśmy poprzedni odcinek Szklanej Szczęki, mieliśmy w planach, żeby wspomnieć o walce, głośnej walce, która została ogłoszona, mianowicie chodzi tutaj o starcie Conora McGregora z Floydem Mayweatherem Juniorem, natomiast szczerze zapomnieliśmy. Pomyślałem jednak, że warto by było na tym temacie skupić się nieco mocniej, gdybyśmy nagrywali to w Szklanej Szczęce. W ostatnim odcinku byłby to jeden z wielu tematów, natomiast temat ten składa się z tylu wątków, że postanowiłem nagrać specjalny odcinek ze specjalnym gościem. Jest z nami ktoś, kto aktywnie trenuje ten sport, ma wielką wiedzę na temat sportów uderzanych, jest też komentatorem i redaktorem naczelnym portalu MatFight24. Ja nazywam się Mateusz Smoter, ze mną Łukasz Czarnowski. Cześć Łukasz. Cześć Mateusz, cześć wszystkim. Dobra, to myślę, że możemy zacząć. W ogóle powiedz, co sądzisz na temat samego pojedynku. Floyd Mayweather Jr. od jakiegoś czasu znajdował się na emeryturze i jak myślisz, co w ogóle skłoniło go do tego, żeby powrócić z tej emerytury, bo tak naprawdę on nie cierpi, nie narzeka na brak gotówki, mógłby spokojnie olać zabieganie Conora o walkę, bo tak naprawdę to Irlandczyk zabiegał o ten pojedynek. Jak myślisz, co skłoniło Amerykanina do tego, żeby w ogóle wrócić do bokserskiego ringu? Znaczy, ja generalnie uważam, że Floyd Mayweather, on, tak jak już bardzo fajnie wspomniałeś, on nie musi wracać z emerytury, ponieważ on jest nie dość, że na tej emeryturze dobrze zarobiony przez karierę, to dodatkowo prowadzi swoją stajnię promotorską, więc jakby tam źródełko nie wyschnie, moim zdaniem, i tutaj nie chodzi w żadnym wypadku o pieniądze, a te na pewno będą na szali potężne. W tej walce, w tym zestawieniu, tu mamy taką bardzo dziwną, rzadko spotykaną sytuację, w takiej, której nikt nie przegra. W ringu oczywiście jeden przegra, ja mam jakiś tam swój typ, to może za chwilę, ale nieważne, czy to będzie Floyd, czy to będzie Conor, to tak, przegrywa Floyd, no to mówimy, okej, facet ma 49 zwycięstw, żadnej porażki nie miał, jest starszy, tak, zarobiony, tak, co mu więcej trzeba, okej, chciał, wyszedł, spróbował, nie udało się, w żadnym wypadku nie umniejsza to jego osiągnięciom w boksie, tak, wygra Conor, no to wow, tak, fajnie, wygrał, super, należało mu się, niesamowita kariera, MMA rządzi, tak, nad boksem. Jeżeli Conor przegra, no to nikt mu nie zarzuci, tak, to jest boks, to jest podwórko Floyda, także jeżeli przegra, to raczej wszyscy powiedzą, okej, okay, dobra, to było do przewidzenia, ale wygrał tak naprawdę lepsze życie, bo zgarnie pewnie grubą bułę za tą walkę. Także wydaje mi się, że tutaj tylko i wyłącznie chodzi o jakieś ambicje Floyda, bo raczej nie o kasę. To Conor potrzebuje tych pieniędzy, nie on. Także nie wiem. Szczerze, ciężko powiedzieć, ale 49 zwycięstw, rekord pobity miał. On wyrównał ten rekord Rockiego Marciano, z tego co pamiętam. Obron, bez porażki. Także wydaje mi się, że tu nie chodzi o sport, ale o takie jakby udowodnienie sobie czegoś. Tylko i wyłącznie. To nie jest wyzwanie dla niego, tak, sportowe, Conor. No tak, oczywiście, że nie, tylko wiesz, zastanawia mnie to, dlaczego, jeżeli mówimy o ambicjach, jeżeli to wydaje nam się takim najmocniejszym powodem do powrotu, to dlaczego nie jakiś bokser? Dlaczego nie ktoś z tej samej dyscypliny, ktoś, kto stanowiłby większe wyzwanie, bo nie oszukujmy się, Conor nie wydaje się szczególnie dużym wyzwaniem, to nie jest jego dyscyplina, tak jak wspomniałeś. On wychodzi na zupełnie inne podwórko, walczy w innych rękawicach, po tym jak nawet, gdyby nawet naruszył swojego przeciwnika, nie może do niego podbiec i go dobić, tak jak jest to w MMA, wtedy sędzia wkracza, jest liczenie. Conor będzie miał tutaj bardzo utrudnione zadanie, szczególnie z takim zawodnikiem i skąd myślisz, Floyd Mayweather Jr. zdecydował się właśnie na Conora, właśnie na zawodnika MMA, a nie innego boksera, z którym no, mógłby sobie udowodnić jeszcze więcej? Znaczy, w tej chwili żaden prawdopodobnie bokser nie dał mu, no tutaj jakby, że nie wiem, może będę trochę niespójny w tym, co mówię, ale wydaje mi się, że kasa nie jest jakby motywatorem głównym dla Floyda, bo wszystkie znaki na niebie pokazują, że tam źródło nie wysycha, to cały czas się kręci. Nie, to jest tak bogaty gość, że tak, jednak pieniędzy nie braknie. Właśnie o to chodzi, ale z drugiej strony jakby walka bokserska dla Floyda w jego wieku, z jego rekordem nieskazitelnym, bo to jest 49-0. Ja nie jestem jakby fanatykiem Floyda, ja generalnie nie oglądałem jego walk poza, ostatnią chyba co oglądałem to był druga walka z Maidaną i Pacquiao, wcześniej Canelo i może coś tam z jedną, nie, po prostu on jest nudny, geniusz, ale nudny geniusz. Jakby
z jednej strony kasa go może nie motywuje, ale zwróć uwagę na to, że tak, jeżeli to byłby bokser, to byłby gość, który trenuje na 12 rund, który trenuje tak, walkę pięściarstwo tylko i wyłącznie, tak, Floyda wszyscy znają, oglądają jego walki od lat, tak, on jest w ringu od lat, każdy wie jak on walczy i mimo to nikt nie był w stanie się na niego przygotować. Jakby, jeżeli to miałby być bokser po powrocie z emerytury, to w końcu być może Floyd trafiłby na kogoś, kto byłby w stanie się na niego przygotować, kto byłby w stanie go wyprzedzać, kto byłby w stanie zrobić więcej niż poprzednicy, żeby i wygrać walkę z nim, tak? Czyli tutaj ryzykuje porażkę. Jeżeli chodzi o Conora, to jest najlepsza opcja dla niego, dlatego że moim zdaniem Floyd w ogóle się nie boi porażki. On jest jakby w 100% pewien, tam wychodzi, robi swoje, tak, idzie do domu, kupuje 3 kolejne Bentleye i 2 odrzutowce i jest zadowolony i ma 50-0 i kolejnych tam kilkaset grubych baniek na koncie, więc jakby czemu nie bokser, bo Floyd już jest stary, tak? On już jest dużo młodych chłopaków, gniewnych, żeby gdzieś tam próbowali mu wybić z głowy to zero w rekordzie, a Conor moim zdaniem no oczywiście w odbiorze Floyda, tak, w jego myśleniu, on nie jest dla niego zagrożeniem żadnym. Mhm. Nie wiem, czy się zgadzasz. Jest dużo sensu w tym, co mówisz i w zasadzie jest to argumentacja no, logiczna, którą śmiało można przyjąć. Bezwzględnie myślę, że to jest bezpieczna opcja i być może dlatego Floyd się w końcu na nią zgodził. Zastanawia mnie, jakie masz w ogóle odczucia co do samej walki, bo wiesz, wielu się widzi tych klasyków boksu, Oscar de la Hoya, wielu innych bokserów krytykowało to starcie, uważali, że to jest bezsens, a z kolei inni mówili, że no ej, skoro mogą, to niech to robią, są pieniądze do zgarnięcia, kibice z chęcią to zobaczą, dlaczego by nie? Co ty w ogóle uważasz? Czy taka walka ma sens i jest w ogóle potrzebna? Co, ci klasycy boksu, którzy tak mówią, to nie mówią, bo nie zarobią nigdy takiej buły, jak zarabia Floyd za każdym razem, kiedy wychodzi do ringu. Wiesz, są świetni bokserzy, tak jak mówisz, tak zwani klasycy, którzy wchodzą, robią proste rzeczy, czy fajnie to się ich ogląda, tak, ale oni nie zarabiają pieniędzy, jakby porównując sprzedane, to jest identyczna sytuacja jak w MMA, czyli Floyd, okej, on był nudny, wygrywał cały czas, on nigdy nie przegrał, nie dawał się trafić mocniej, znaczy dawał, ale to jakieś tam były pojedyncze strzały, ale sprzedawał najwięcej per view. I to samo jest z Conorem, Conor oczywiście nie jest nudny, tak, Conor pyskuje, robi show, ale on sprzedaje najwięcej perpewiu. Nieważne, czy będzie przegrywał, wygrywał w przyszłości, on dalej będzie sprzedawał te transmisje i bilety jak opętany, bo po prostu tak działa na ludzi. I tak samo działał Floyd. Floyd miał identycznie zresztą jak Conor, podzielił ludzi na pół. Jedni go kochali, uwielbiali ten jego defensywny styl, inni go nienawidzili. Każdy kupował perpewiu, bo jedni chcieli zobaczyć jego geniusz, jak fajnie porusza się na nogach, jak unika ciosów, ale chcieli w końcu zobaczyć, jak ktoś go ubije. Tak było z walką z Manny Pacquiao. Każdy mówił, Manny w końcu go ubije. Ja osobiście sam uważałem, że Manny go w końcu ubije. I gdzieś tam po cichu na to liczyłem, bo naprawdę nie jestem jego jakimś wielkim psychofanem, aczkolwiek po prostu Manny Pacquiao to jest tak sympatyczny gość, że mu się należałoby to. Wiesz co, miałem ostatnio taki właśnie, tak się zastanawiałem nad tą walką i tak sobie pomyślałem, że tutaj fenomenem tej walki to nie jest tak naprawdę osoba Conora McGregora i konfrontacja MMA i boksu. Nie? Tu, mi się wydaje, że to ciągle chodzi o Floyda, bo jeżeli to miałby być Golovkin, Gennady Golovkin, nie wiem, René Maidana, okej, Maidana jest na emeryturze, może nie, ale parę lat temu, tak? Gdyby to miał być, nie wiem, Miguel Cotto w swoich tam jakichś dobrych czasach, czy Ortiz, czy Pacquiao 5 lat temu, czy nawet Bertos, czyli ten ostatni przeciwnik Floyda, albo Canelo, który jest uważany w tej chwili za najlepszego bez podziału na kategorie wagowe boksera, no to nikt by nie miał wątpliwości, że przegra Conor. Jakby to by było takie oczywiste. Wychodzi dla niego Canelo Alvarez. No tak. Szczególnie, że... Przepraszam, że wejdę ci w słowo. Szczególnie, że Nate Diaz, który w MMA jest średniej klasy bokserem, upokorzył boksersko McGregora. Tak, dokładnie. I widzisz, i jakby... Nate'a i Nika się uważa za bardzo dobrych bokserów, tak? Jakby wśród
wśród zawodników MMA. Oni tak, wśród są zawodników składani... MMA można powiedzieć, że mają rozwinięty, natomiast ja użyłem tego zwrotu średniej klasy bokser, patrząc właśnie też na bokserów, prawda? No bo w porównaniu z bokserami to oni są, można powiedzieć, średniej klasy. Dokładnie, czyli wiesz, jakby nikt by nie miał wątpliwości, że taki Cotto, czy Alvarez, czy właśnie, czy Pacquiao, tam 5 lat temu oczywiście, bo teraz to nie jest ten sam Pacquiao, by po prostu zrobili, no tak mówiąc, językiem polskiego boksu, zrobiliby dziecko Conorowi w ringu. Ale to jest Floyd, którego jakby więcej ludzi nienawidzi niż kocha i każdy gdzieś tam po cichu liczy, że w końcu mu się podwinie noga na tych jego defensywnych, tak jak kiedyś się podwinęła Sylwia. Nie wiem, jak było z Sylwą w MMA, bo jakby nie śledzę aż tak bardzo. Wiesz co, że tak ci szybko napomknę, nasi słuchacze pewnie pamiętają. Sylwa po prostu zaczął bardzo mocno lekceważyć swoich rywali, chyba uwierzył gdzieś tam w swoją nieśmiertelność, a fakt był taki, że stawał się coraz starszy i coraz wolniejszy, ale w końcu, bo to też jest fakt, o którym wiele ludzi zapomina, w końcu trafił na zawodnika, który ma od niego lepszy zasięg. Sylwa bardzo mocno bazował na tym zasięgu, ze swoimi warunkami przewyższał praktycznie wszystkich rywali, nikt nie mógł go dotknąć, ponieważ nie mógł go dosięgnąć. Chris Weidman jako pierwszy od wielu, wielu rywali dla Andersona Sylwy miał wtedy wyższy zasięg i był w stanie go dosięgnąć. I to zrobił. Dokładnie, widzisz. I tutaj jakby patrzymy teraz na Floyda, no Conor, okej, on będzie tam pewnie minimalnie większy od niego w ringu, ale to jest w ogóle inny trening, nie? No Floyd na tym zjadł zęby, on, wiesz, można się śmiać z tych jego tarcz takich, ja generalnie się z nich śmieję, z tych tarcz, gdzie mu tam trener nabija praktycznie na rękę, ale to jest, kurczę, to jest rytmika, to jest w ogóle koordynacja niesamowita, praca na nogach, to jest geniusz pracy na nogach. Teraz jakby drugi po Floydzie i będzie, to będzie taki sam fenomen, mimo że już ma jedną porażkę, to jest Lomachenko. Jeżeli ktoś nie kojarzy, zachęcam, wpiszcie sobie Wasilij Lomachenko. To jest po prostu gość, który w amatorskim boksie stoczył gdzieś tam ponad 300 walk, z czego przegrał tylko raz. I to był wałek w półfinale Mistrzostw Świata, nie, na Olimpiadzie, przepraszam. Wałek, a tego gościa pobił później dwa razy. Czyli dwa razy jakby zrewanżował się do zera, po prostu zniszczył go. Jakby, więc to jest ta sama w ogóle klasa boksera. Jakby Floyd to jest, no, to jest taki, no nie wiem, Mercedes gdzieś tam, Bentley wśród bokserów. To jest gość, którego można nienawidzić za to, że jest defensorem, ale z drugiej strony to nie on pierwszy był defensorem, tak? I jakby Muhammad Ali, no przypomnijcie sobie walki, popatrzcie teraz, jakby, nie, jakby odcinając się od tego, jakim Ali był showmanem, to on był bokserem tak samo defensywnym, jakby, i tutaj chodzi tylko i wyłącznie o to, że jakby Floydowi brakowało zawsze tego, tego niewyparzonej gęby, tak, tych konferencji kontrowersyjnych, on tego nie potrzebował, on walczył, bił najlepszych, a potem jak pojawiły się pieniądze, zaczął się hejt, bo Floyd sobie wybiera przeciwników, bo Floyd sobie dogaduje się ze stacjami, tak, że gale współorganizuje i tego typu rzeczy, no i dlatego ludzie oglądali, kupowali te pay-per-view, bo chcieli w końcu zobaczyć, jak ktoś, aż ktoś usta Floyd. No i to samo będzie przy tej walce. Bardzo dużo ludzi uwierzy, że Conor w końcu będzie tym, który usadzi Floyda, tak? No i jakby na pewno pay-per-view się sprzeda. Ale wydaje mi się też, że wielu osób chce zobaczyć znowu porażkę Conora, bo tutaj podobnie widzę analogię pewne do Floyda, że on też jest przez wiele osób nienawidzony, między innymi właśnie za tą swoją pyskatość, krzykliwość, ale przypuszczam też, że przez wielu za to, że ma specjalne względy w UFC i to widać, wiele osób naśladuje teraz Conora, chce być tak jak on, nie wszystkim to oczywiście wychodzi, ale też pewnie za ten sukces, który osiągnął, bo wiesz, w kilka lat od hydraulika, który ustawia się w kolejce po zasiłek, po gościa, który jest milionerem i rozbija się bardzo drogimi furami, no to jednak też budzi zazdrość wielu osób. I przeskakując dosyć płynnie do kolejnego tematu, właśnie, czy Conor ma w ogóle jakieś szanse, bo tak jak wspomniałeś, Floyd Mayweather Jr. jest mistrzem defensywy, który nie da się trafić w momencie, w którym chcesz go trafić, jego już tam dawno nie ma. Jakie szanse ma Conor McGregor, twoim zdaniem? Znaczy, moim zdaniem Conor McGregor ma... Oczywiście ciężko jest mi oceniać, bo z jednej strony, okej, Conor McGregor walczy w MMA, ma naprawdę świetne ręce, świetnie walczy z kontry. No i właśnie, i tutaj zatrzymajmy się na chwilę. Conor walczy z kontry. Patrz, co zrobił z Aldo. On wszedł mu do głowy, zniszczył jego psychikę i w pierwszych sekundach walki po prostu... Co zrobił Aldo? Szarże przeprowadził na niego, tak? No tak, a Conor jest znany ze swojego lewego, no którym trafił.
No dokładnie. Nie, ja generalnie oglądam walki Conora z racji tego, że to są tak głośne rzeczy, że je oglądam. Nie zawsze na żywo, ale zawsze widziałem te walki. No i zawsze jest tak, że Conor wciąga w swoją grę, tak? Conor zaprasza, odsłania się, opuszcza ręce, gdzieś tam chowa z tyłu, tak? Czeka, wchodzący zawodnik, bach, lewy, tak? Lewy na przekroku. No, to też ładnie widać było, bardzo ładnie było to widać w walce z Edim Alvarezem, który zasługi ma i umiejętności również i naprawdę był w mega gazie i w mega formie, a wydaje mi się, że głównie spalił się tutaj psychicznie. Dokładnie, czyli jakby ta walka, przed tą walką Conor jest tak naprawdę niżej, tak? Jakby patrząc na to, idą do boksu, tak? W boksie nic nie znaczy. Oczywiście jest medialną postacią, jest krzykaczem, nie? I tyle będzie znaczył w boksie przed tą walką, ale on nie ma żadnych argumentów, żeby wsiąść na Floyda i powiedzieć mu, zabiję cię, nie wiem, zniszczę cię, będę cię obijał 12 rund. Nie ma żadnych argumentów, nie ma żadnych na to dowodów. Oczywiście tak, znajdą się ludzie, którzy powiedzą, że przed wieloma walkami swoimi też wszyscy mówili, że przegra na pewno, ale tutaj, moim zdaniem, on nie jest w stanie wejść w głowę Floyda. To jest raz. Dwa, on nie wciągnie Floyda w swoją grę, bo to Floyd czeka. Też mi się to tak będzie, wydaje. Ta walka będzie przez pierwsze półtorej minuty pierwszej rundy, to będzie kręcenie się wokół siebie, tak? Conor bardzo, on walczy na takim dużym wychyleniu, znaczy zaczyna walkę na takim dużym wychyleniu. On ma głowę praktycznie równo ze stopą, nawet jak nie dalej, zawsze, gdzieś tam te ręce nisko. Miesza tymi rękoma, gdzieś tam robi, no, odwraca uwagę, gdzieś tam zwróci uwagę też jak pracuje na nogach, nie, że zawsze pochylony, zawsze do przodu, a Floyd dokładnie to samo robi. Floyd ma tą swoją gardę z podniesionym barkiem i to jest takie charakterystyczne, tak, on się zasłania też barkiem i Conor gdyby walczył w boksie, walczyłby dokładnie tak samo, więc jakby tutaj będziemy mieli przez tam pierwszą rundę, dwie rundy jakiś pad, no ale moim zdaniem, nie wiem, czy przejdziemy sobie do potencjalnego przebiegu pojedynku, ale moim zdaniem to będzie wyglądać, to po prostu zamęczy Conora, tak? Floyd zamęczy Conora, no niestety, no tutaj nie widzę innej opcji. Możemy też przejść właśnie, opominąć troszeczkę temat, który mieliśmy zaplanowany i przejść do potencjalnego przebiegu pojedynku, bo zastanawia mnie to, o czym wspominałem, inne rękawice, inna specyfika poruszania się po polu walki, to nie jest oktagon, to jest klatka, o którą możesz się oprzeć plecami i jeszcze z niej pracować. To nie jest, wiesz, możliwość dobicia rywala, bo tak jak wspomniałem wcześniej, tutaj sędzia natychmiast wchodzi pomiędzy zawodników, liczy tego, który padł, on ma czas, żeby dojść do siebie. W MMA już byłby po prostu po walce, ponieważ dobił guby do niego i by go po prostu albo poddał, albo po prostu dobił. I ciekaw jestem, czy Conor będzie potrafił się tutaj odnaleźć. I dwa, dużo pojawia się takich już głosów osób pewnych zwycięstwa Floyda, że on będzie się nim bawił, że to będzie zabawa kotka i myszki, że Floyd nawet celowo będzie przeciągał tą walkę, żeby zyski z reklam i tego typu sprawy się zgadzały. Jak myślisz, gdy Floyd poczuje się zbyt pewnie siebie, będzie chciał się bawić Conorem, czy raczej, żeby nie ryzykować, skończy go jak tylko będzie mógł szybko? Wiesz co, generalnie Floyd nie jest jakimś tam mega, mega nokautującym zawodnikiem. Ja nie pamiętam dokładnie, ale mi się coś wydaje, że tam coś koło połowy, może trochę mniej niż połowę walk miał skończonych przed czasem. No z tym takim bawieniem się to też bym... Ciężko powiedzieć, z jednej strony to jest biznesmen, tak? On wie dokładnie, jak działa ten biznes, ma swoją, tak jak mówiłem, stanię promocyjną, gdzieś tam współorganizuje galę. Na pewno wielu jego chłopaków na tej karcie walk będzie walczyło. Tak, tak, aczkolwiek wiesz co, na pewno Floyd nie zrobi tego, co zrobiło wielu dotychczasowych przeciwników Conora, czyli po prostu nie ruszy do przodu, tak? To jest pewne. To wydaje mi się, że nie ma najmniejszych szans. Jeżeli, wiesz co, nawet ostatnio sobie oglądałem, tak z ciekawości, gdzieś tam chyba nawet Dana White wrzucał na Twittera taki filmik, że coś tam, Floyda nie da się trafić, coś tam, ogarnijcie się, i wrzucił filmik z jakimiś kilkoma akcjami, gdzie naprawdę Floyd tańczył, tak, w ringu, w sensie tańczył, mam tu na myśli, był podłączony. Tam było z 5-6 takich urywków, między innymi bardzo fajny taki, który ja bardzo osobiście lubię, z walki z Majdaną, gdzie po prostu Floydowi poleciał ząb przez pół ringu. Jest taki jeden fragment, jak sobie gdzieś tam kiedyś piszecie tam coś Mayweather, Teeth, Majdana, to na pewno znajdziecie. No i generalnie te wszystkie akcje łączyło to samo. To był
to była szarża, ale z gradem ciosów, tak? Czyli po prostu wpadał, no Pacquiao tak samo walczył dokładnie, on wpadał w niego z niesamowitą ilością ciosów i Conor tego nie potrafi. Moim zdaniem Conor tego nie potrafi. Conor walczy genialnie na reakcji, walczy właśnie w drugie tempo świetnie po zejściu, tak, ale on nawet nie atakuje. Conor też wydaje mi się, że potrafi spanikować, kiedy przyjmie trochę ciosów i jestem sobie w stanie wyobrazić sytuację, kiedy Floyd jako mistrz defensywy unika kombinacji McGregora, wsadza swoje kontry i wtedy narusza McGregora, który się gubi. Widać było to bardzo, no ja często będę do tego wracał, bo to jest taki dobry przykład, nie ma ich zbyt wielu, jeżeli chodzi o McGregora, kiedy właśnie dostając kilka buł od Nate'a Diaza, on praktycznie spanikowany polował już tylko na ten lewy, bo wiedział, że to jest jedyne, co może mu wyjść w tej walce. W tej drugiej walce chyba, nie? No faktycznie. Tak, w tej drugiej. No. Także jakby wydaje mi się, że tak, że tutaj nie będzie żadnych zabaw takich celowych. Oczywiście wiadomo, to jest walka, to wychodzi zawsze gdzieś tam, ale tu wiesz, bokserzy są przygotowani na 12 rund. Ja cały czas się zastanawiam też nad tym przygotowaniem kondycyjnym, bo jedni oczywiście powiedzą, okej, dobra, ale tu walka, tu runda trwa 5 minut, tak? Mamy 5 rund w mistrzowskich walkach, więc to wcale nie jest tak, że ci zawodnicy są gorzej przygotowani kondycyjnie. Moim zdaniem, oczywiście nie trenowałem MMA nigdy, ale moim zdaniem są, bo w boksie w niskich wagach pracuje się na mega wysokiej intensywności, no mega po prostu niesamowitej wysokiej intensywności. Ci bokserzy są nie do zajechania, to są w ogóle tytani pracy. Już nie mówię tutaj o wagach ciężkich, gdzie taki Joshua czy Kliczko, no to są kurczę, to są atleci, tak? To są niesamowici atleci. To są... Fakt, że w wadze ciężkiej w MMA to jest zupełnie inna kondycja niż w wadze ciężkiej w boksie. Natomiast jeżeli mówisz o wagach niższych, to chociażby te kosmiczne ilości ciosów, które są prawdopodobnie 2 lub 3 razy wyższe, jeżeli się spojrzy na statystyki, niż właśnie w walce MMA. Także no właśnie, więc to jest niesamowite. Oczywiście tam nie ma tych takiej ilości mocy. Wspomniałeś o różnicy w rękawicach. No i oczywiście ta różnica też pozwala więcej przyjąć, ale też każe więcej zadać, tak, żeby tego przeciwnika naruszyć. I jakby tutaj wydaje mi się, że kondycyjnie to Conor nie bardzo będzie w stanie sprostać temu pojedynkowi, więc wydaje mi się, że moje odczucie jest takie, że Floyd zacznie się bawić i będzie się bawił tak do jakiejś 6-7 rundy, kiedy po prostu Conor będzie oddychał rękawami i wtedy spróbuję go skończyć. Czy go skończy? Nie wiem. Przyznam szczerze, że nie wiem. Nie wydaje mi się, żeby to było takie oczywiste z racji stylu walki Floyda. Także na pewno będzie tutaj kondycja odgrywała ogromną rolę. A myślisz, że wskazałeś te podobieństwa pomiędzy Conorem a Floydem. Myślisz, że jest jakaś sytuacja, w której Conor mógłby Floydowi zagrozić? Czy raczej nie ma się o co o to obawiać? Wiesz co, no też, no, tak jak mówię, wydaje mi się, że jeżeli Conor odczyta, że, no oczywiście na pewno to zrobi, na pewno jego sztab to zrobi, to już jest za wysoki poziom, żeby popełniać takie błędy, ale jeżeli powieli ten schemat, czyli spróbuje zaatakować, tak powiedzmy, jeżeli Conor przestawi się z rękawiczek na rękawice i przestawi sobie w głowie ten przełącznik, że można przyjąć 1, 2, 3 ciosy i nie upaść, tak, no bo w MMA to jest oczywiste, przyjmujesz bułę, możesz leżeć, tak, każdy się nastawia na ten jeden cios, stąd jest to takie szachowanie przed pierwszymi wymianami. W boksie to nie, masz dużo rękawice, zasłaniasz się i idziesz dalej. Wpisujesz sobie to w straty, to tak można nazwać. Dokładnie, przyjmiesz jeden cios, dwa, trzeci zrobisz rotację i oddajesz tym samym, tak? Akcja trójkowa jakaś, wejdzie podwrótkowy, fajnie, ale to nie znaczy, że to jest knockout, to są niskie wagi też. Oczywiście w niskich wagach też knockoutują zawodnicy, ale to nie jest takie oczywiste, więc jakby, no, oglądając galę MMA, większość walk kończy się zawsze przez KO albo poddanie. Jeżeli są na jakimś niższym poziomie, to praktycznie zawsze, nie? A tutaj w boksie, no to jednak te gale trwają naprawdę długo. Walki rzadko kończą się w niższych wagach. I tutaj wydaje mi się, że jeżeli Conor jest w stanie przestawić sobie gdzieś tam w głowie ten przełącznik i jakby nie bać się przyjąć tego jednego, dwóch ciosów od Floyda, idąc do przodu i jakby spowodować, że Floyd się pogubi, to jak najbardziej. Ten jego naprawdę świetny lewy po jakimś zejściu, gdzie Floyd w defensywie będzie próbował wyprowadzić cios, po zejściu lewy taki precyzyjny naprawdę mógłby zagrozić, tak? Ale szczerze, no tam jest stary wyjadacz po drugiej stronie. To jest taki już, no powiedzmy, kurczę, no... Can't touch this. Dokładnie, no to jest gość, który po prostu, no Canelo w
Canelo w tej chwili to jest, Canelo Alvarez, mam tu na myśli tego Meksykanina, to jest w tej chwili jakiś w ogóle światowa czołówka boksu, to jest mega silny gość, szybki, no niesamowity, robił naprawdę niesamowite walki w ostatnich latach, no i wyszedł do Floyda i, no i był tak naprawdę no jak dziecko, no potraktowany. Przewalczył 12 rund z Julio Cezarem, gdzieś tam Miguel Cotto, tak? No to jest tak naprawdę tak samo, no najwyższa półka, Shane Mosley, świetne nazwiska na rozpisce. Teraz czekamy na walkę oczywiście z Golovkinem, moim zdaniem Canelo wygra bez problemu. No a widzicie, no Floyda nie był w stanie dotknąć, no nie był w stanie, po prostu dostał lanie życia od Floyda przez 12 rund. Jakby no tutaj wychodzi po drugiej stronie Conor, który ma argumenty, ale w swoim sporcie, no tutaj jeżeli by się przez te kilka miesięcy był w stanie przestawić na realia bokserskie, no to widziałbym szansę, no ale tak to no nie wydaje mi się, żeby był w stanie zagrozić, tak realnie zagrozić. I właśnie też to mnie trochę zastanawia, bo w zasadzie zostały nam 2 miesiące do tej walki. Dzisiaj jest 25, walka jest 26 sierpnia, więc 2 miesiące z jednym dniem. Zastanawiam się, czy te wszystkie negocjacje, bo o tej walce mówiło się bardzo długo, natomiast dopiero niedawno oficjalnie ją ogłoszono. Wydaje mi się, znaczy są takie teorie spiskowe, które mówią, że ta walka już dawno była klepnięta, ale trochę się z kibicami bawiono. I teraz zastanawiam się, czy jeżeli ta walka rzeczywiście miała być już, że tak powiem, podpisana dużo wcześniej, niż wszyscy się o tym dowiedzieli, to czy Conor rzeczywiście zostało mu te 2,5 miesiąca na przygotowania, czy rzeczywiście miał tego czasu dużo więcej? Pozytywnie też nie nastawia dobór jego narożnika, bo on sobie wziął kolegów z klubu, zawodnika MMA dosyć średniego, mówię tutaj o Artemie Lobowie, wziął swojego trenera od boksu, który przygotuje go do walk MMA do tej pory, no i wziął swojego stałego trenera Joe Cavanagha, więc tutaj jakichś szczególnych zmian nie ma. I co do marketingu, to pewnie też za chwilę ogłoszona zostanie dziś konferencja prasowa. Mówi się o tym, że ma być w Irlandii, czyli w kraju Conora McGregora. Jak gdzieś tam z tej marketingowej strony, która napędza cały ruch, sprzedaż i tak dalej, do czego przejdziemy za chwilę, wygląda twoim okiem? Wiesz co, to jest też dziwne. Ja jakby nie analizowałem tego nigdy pod kątem teorii spiskowych, aczkolwiek jak na 25 czerwca to jest tego bardzo mało, wiesz, jakby promocji, bo kurde, to jest Mayweather, nie? To nie zostało jest 8 tygodni, a tak, za chwilę jakby przejdziemy do cen biletów, one są horrendalnie drogie. No dokładnie, wiesz, chodzi o to, że to nie jest jakby, to nie jest walka na szczycie MMA, gdzie tym żyją tylko branżowe media, czyli nie wiem, pojedynek, no nie wiem, weź rzuć szybko jakieś, walka taka ostatnio największa. W MMA? No nie wiem, chociażby było sporo pojedynków o pas, każdy pojedynek o pas jest w zasadzie czymś dużym, czy to w wadze ciężkiej, czy w tych lżejszych. Mamy też inne organizacje, natomiast takich głośniejszych walk, jeżeli chodzi o MMA, no to w zasadzie czekamy na taką, bo wraca GSP, natomiast no tych, które były, to można wymienić każdą walkę o pas. No dobra, no ale nawet widzisz, rewanż jakby Conora z Nate'em, tak? No to było coś, o czym było głośno, ale kurczę, nie otwierało się gazety, wiesz, porannej, już nie mówię tutaj o Polsce, ale gdzieś tam w Stanach, nie wiem, nie, ludzie nie otwierali gazety porannej, nie widzieli wszędzie, Conor rewanżuje się, będzie miał rewanż z Nate'em, tak? A to jest jakby Floyd Mayweather, czyli gość, który był na pierwszych stronach gazet, jakiś tam człowiek roku, sportowiec roku, jakiś tam miesięczników najpoważniejszych w Stanach, tak? Czyli jakby wydaje mi się, że strasznie mało jest tej promocji, jak na tak krótki okres. Nawet wystarczy porównać promocję, jaką miała pierwsza walka Kowalewa z Andy Wardem, tak? No to też to walka prawda. Na szczycie. Też, żeby nie szukać daleko, to chociażby ta walka z Manny Pacquiao, to było potężna machina marketingowa. Dokładnie, gdzieś tam były jakieś w ogóle cyrki objazdowe, tak? Gdzieś tam po Filipinach jeździli, całe miasteczka ludzi przychodziły, jakieś, no nie, to był niesamowity marketing, tak? Jakby od lat w boksie zawsze stawiano na taki marketing, jakby od czasów jeszcze Cassiusa Clay'a, tak, czyli tego Muhammad Ali'ego, tam te walki w Manili, czy gdzieś, to był
ogromny marketing, potężny. Thrilla in Manila, słynna. Tak, dokładnie, dokładnie. To był przepotężny marketing, gdzie po prostu pompowano niebotyczne pieniądze w telewizję, w prasę, we wszystko. A tutaj jakby jest cisza, nie? Nie wiem, nie rozumiem, z czego to wynika w ogóle, a to jest naprawdę już nieduży okres, nie, do tego, bo jednak Stany żyją pay-per-view i pay-per-view sprzedaje się tak naprawdę w długim okresie czasu. To nie jest sprzedaż biletów. Nie, to jest sprzedaż długofalowa. Dokładnie, więc to mnie dziwi troszeczkę, aczkolwiek no, być może wynika to z jakiegoś planu, który poznamy niedługo, a być może jest to jakaś właśnie zaczynek do jakiejś teorii spiskowej typu okej, dobra, panowie wiedzą, panowie sobie dogadali coś, nie wiem, walka się nie odbędzie, przełożona będzie, no cokolwiek, może szczególnie, tak, że we wrześniu mamy kolejne duże starcie i być może ten termin sierpniowy został gdzieś tam też specjalnie wciśnięty. Właśnie, także... No zobaczymy, w każdym razie coś jest nie tak z tą promocją. Jest jeszcze 8 tygodni, może gdzieś tam ta lawina ruszy, ale też kiedy mówiłeś o tym otwieraniu gazet porannych, w zasadzie przypomniał mi się też fakt, że to jest głośna walka i jak na tak głośną walkę, to jej promocja jest na razie mizerna. Ja nawet, wiesz, będąc gdzieś tam w pracy, ludzi, którzy z tym nie mają nic wspólnego, słyszę, że bo ten z MMA będzie tam walczył z Floydem, nawet na przystanku autobusowym stojąc, słyszę, jak ludzie o tym rozmawiają, więc to jest jakiś swego rodzaju fenomen. I możemy wtedy, teraz, przepraszam, zacząć temat właśnie ceny, bo to, że machina marketingowa ma napędzać sprzedaż, to jedno, ale to, jeżeli ta sprzedaż jest zaporowa, jeżeli chodzi o ceny, bo bilety od $2,200 do ponad 70,000, to ja czytając, że te bilety są tak horrendalnie drogie, nie mogłem w to uwierzyć. Poza tym pay-per-view, które kosztuje $100, kosmos, i też oblicza się, że do zarobienia jest tam około $600 milionów. Totalne astronomiczne kwoty, co możesz na to odrzec, jeżeli chodzi o w ogóle o boks, czy takie wielkie pieniądze, bo wszyscy wiemy, że wielu zawodników w ogóle w MMA, wiesz, ma te narzekania i te pretensje, że to się tak mało zarabia ciągle, że to się poprawia, ale jest źle, że w porównaniu z boksem to jest dramat, bo w boksie są takie kosmiczne sumy. No i tutaj mamy do czynienia z tak kosmicznymi pieniędzmi i co na ten temat sądzisz? Znaczy właśnie tutaj jest może odpowiedź na to nasze poprzednie pytanie, na tę wątpliwość naszą tej promocji, bo jakby to są dwa nazwiska ogromne, przede wszystkim właśnie Floyd w boksie i jakby gość, tak jak też mówiłem, jest biznesmenem, więc być może ta walka jest po prostu obliczona na klienta premium, tak? To może to jest to, tak samo popatrz, no jakby na kupi przykład, ale nie wiem, rynek automotive w Polsce, ile wydaje na reklamę pieniędzy Skoda, która jest powiedzmy średniakiem dla dostępną dla Kowalskiego, a ile wydaje no, nawet Lexus, tak, który gdzieś tam jest już wyższą półką, tak, ale nadal dostępną dla Kowalskiego, ale wyższą jednak. Czyli jakby mimo różnicy w zwrocie, no to jednak ten Lexus wydaje dużo mniej z racji tego, że nie musi się tak szeroko reklamować, bo nie ma tego klienta takiego ogólnodostępnego. Może to o to chodzi, że jakby oni, że to zostało wszystko obliczone, typu okej, dobra, robimy galę, mamy duże nazwisko pod tytułem Floyd, mamy ogromne nazwisko w MMA pod tytułem McGregor, zróbmy zaporowe ceny, to i tak się sprzeda, tak? Sprzeda się mniej tych biletów, ale sprzedadzą się w takich cenach, że nie będziemy musieli wydawać właśnie na promo dla takiego casualowego fana, tak? Bo casualowy fan i tak nie kupi tego biletu, bo to jest $2,000. Najtańsze bilety. Tak, dokładnie, za najtańsze. Może to o to chodzi. Jakby, wiesz co, pytasz o pieniądze w boksie, no ja generalnie nie jestem jakby tutaj specjalistą, ale no fakty są takie, że kurczę, no 3 miliony pay-per-view sprzedanych za walkę z Pacquiao, tak? To ja nie wiem, że tam Conor też dużo sprzedaje pay-per-view. Wiem, że tam tak, ale budżet, UFC nigdy nie zbliżyło się do takiej wielkiej sumy jak 3 miliony właśnie, sprzedanych transmisji. Nigdy. To zazwyczaj jak mówimy o 1,5, to jest bardzo dużo. Jak mówimy, że właśnie 1,5, to jest już gdzieś tam są rekordy. Natomiast 3, to na tę chwilę wydaje mi się jest nieosiągalna półka tak, dla UFC. Nawet gdyby sprowadzili, nie wiem, innych sportowców z innych dyscyplin, nawet Brock Lesnar, którego zabrano z WWE, z wrestlingu, który jest w Stanach mega popularny, nie był w stanie sprzedawać tak dużych ilości pay-per-view. Dokładnie. I jeszcze weź pod uwagę, że to jest tak naprawdę pewnie wartość 10 razy 2, w sensie cena tego pay-per-view.
Także... Dokładnie, dokładnie, ponieważ pay-per-view w UFC kosztuje około chyba 40 parę dolarów w zwykłej jakości, 50 za HD, mniej więcej, no nie wiem teraz dokładnie. Chyba najtańsze było za 60 coś, pamiętam. Tak, no, to jest spokojnie niemalże dwukrotne przebicie. Także jakby tutaj wiesz, 700 milionów gdzieś, które się oblicza, że mógł zarobić Mayweather na walce z Pacquiao, no wiesz, to jest kwota, której na MMA nie osiągnie szybko, tak? To jest kwota, której nie osiągają golfiści, którzy nie osiągają, nie wiem, zawodnicy Formuły 1, czy no inne jakby elitarne sporty, które zawsze się wiązały z ogromną gotówką. Także wydaje mi się, że tutaj to jest wszystko obliczone właśnie tak jak mówiłem, że to jest klient premium, ok, sprzedamy tego mniej, ale sprzedamy to po 100 dolków. Floyd i tak sprzeda swoje liczby, Conor i też sprzeda swoje liczby, bo jednak Irlandczycy są psychofanami, oni wierzą do końca i oni nie dopuszczają w ogóle myśli, że tam ich rodak mógłby przegrać, więc myślę, że w Irlandii będzie bardzo duża sprzedaż. Tym bardziej, że w Irlandii waluta jakby też pozwala w fajnym stosunku przeliczyć do dolara i dla nich to nie jest zachowana cena jednak. Także te ceny są dobrze obliczone, na tą walkę są bardzo dobrze obliczone. Floyd sam by takich kwot nie sprzedał, nie sprzedałby pay-per-view nigdy za 100 dolków w takiej ilości, nie sprzedałby nigdy biletu za 2000, prawda? Conor, nie wiem, czy powiedziałem Floyd, już mi się... Nie, powiedziałeś Floyd, ale okej. Okay. Chodziło mi o Conor, że Conor by nigdy tego nie sprzedał, tak? Nie sprzedałby pay-per-view za setkę i biletu za 2000, no a Floyd owszem. No i jakby biorąc pod uwagę jeszcze to, o czym mówiłem na początku, że mając możliwość sprzedaży z niskim ryzykiem przegrania walki i popsucia rekordu nieskazitelnego, no, mamy czysty zysk, prawda? Przygotowania, ok, jeszcze raz, przemęczy się i jeszcze tuli, nie poczę zastrzyk gotówki. Nie czytam tych artykułów, które gdzieś tam widziałem na główki, że ile potencjalnie mogliby zarobić, ile tam mogłoby spłynąć. Generalnie to jest zawsze gdzieś tam pompowane. Moim zdaniem to tam też z tych 700 milionów, które mógł zarobić Floyd na walce z Pacquiao, no tak rzeczywiście, no, to tam zarobił też, no oczywiście kilkaset, ale to na pewno nie było 700, bo dużą część tej kwoty musiał przeznaczyć na promo tej, ze swojej strony, promocję tej walki, ale mimo wszystko, no zarabiając kilkaset milionów dolarów na walce, no to myślę, że tutaj jest to taka sytuacja win-win zarówno dla Floyda, jak i dla Conora, bo Conor wygrywa naprawdę grubą gotówkę, a nie przegrywa nic, bo przegrywając walkę nawet, no to będzie mógł powiedzieć, ok, dobrze, zaprosił mnie do swojego podwórka, przegrałem, a jeżeli ja go zaproszę do swojego podwórka, on przegra. No i jest no czysty. Tak, do tego też przejdziemy, myślę, że za chwilę, ale wspominamy o pay-per-view, wspominamy o biletach, natomiast jest też bardzo spory kawałek tego tortu, który nazywa się telewizja i chciałbym zawęzić to do naszego podwórka. Myślisz, że tak głośnym pojedynkiem zainteresuje się któraś z polskich stacji albo transmitowanych w Polsce, że jest szansa na to, że wiesz, polski kibic będzie miał to obejrzeć możliwość gdzieś z naszym komentarzem na naszej stacji? Co? Wydaje mi się, że to jest dość możliwe, aczkolwiek z tego, co mi wiadomo, prawa do transmisji tego typu gal nie są aż tak zaporowo drogie dla telewizji, tutaj mam na myśli. No bo to jest jakaś furtka, wiesz, dla tych wszystkich ludzi, którzy chcieliby nawet tą walkę obejrzeć i za nią zapłacić, ale no nie do końca mają takie możliwości, bądź też fundusze, szczególnie, że to jest bardzo duża walka, więc zainteresowanie potencjalnych telewizji też pewnie jest wysokie. Tak, wiesz co, my w Polsce nie mamy tak naprawdę takiej jednej mocno związanej z boksem telewizji, która by serwowała nam wszystko co najlepsze na świecie. Popatrz na, mamy oczywiście Polsat Sport, Polsaty Fight i to wszystko, ale tam się promuje własne produkcje, tak? Czyli tam jest promowany Polsat Boxing Night. Oczywiście to jest jak najbardziej zrozumiałe i normalne i tutaj nikt tego nie powinien
uważać za coś nietypowego, ale jakby wydaje mi się, że te stacje nasze, te komercyjne, nie będą miały dużego ciśnienia na to, żeby pokazać tą walkę, z uwagi na to, że to są Stany Zjednoczone, tak jakby to też jakby zawęża, tak jak to przykład był chyba, idealny był przykład ta walka Karoliny Kowalkiewicz, chyba pierwsza dla... Oj tak, tam w ogóle jakiś dramat był, w ogóle jakieś dno totalne. Tak, tylko wiesz, tutaj też chodzi o to, że Extreme Sport Channel ma bardzo niski zasięg, żeby mieć możliwość obejrzenia Extreme Sport Channel, musisz wykupić te droższe pakiety, na które też mało osób się decyduje i tutaj jest tego rodzaju dylemat. Chociaż też, no, wiesz, ta walka w Stanach, więc to i tak trzeba będzie wstać w nocy, żeby ją zobaczyć. Dokładnie. Więc to wydaje mi się, że nie, że tutaj jakby nie, ja bym nie liczył na żadną z polskich stacji, no bo jednak jak mówię, no Polsat ze swoim całym pasmem sportowym robi świetną robotę, ale robi ją jakby w obrębie własnego podwórka, o czym się kilka razy też przekonałem, próbując przebić się gdzieś tam z niszowymi kickboxingami do Polsatu, z takimi dość grubymi tematami. I okej, to jest po porządku, nie? Jeżeli chodzi o, prawda, o Eleven, który często się rzuca na transmisję takich nietypowych wydarzeń, no to wydaje mi się, że to nie są jednak te budżety. Jedyne, na co moglibyśmy liczyć w tej kwestii, to jest nasza publiczna telewizja, która ma budżety, ma możliwość, ale... ciężko mi powiedzieć. Musiałby ktoś tam naprawdę grubo zadziałać i zrobić jakąś dobrą kampanię wśród managementu, żeby ktoś na to się zgodził. Nie wydaje mi się, żeby w Polsce to było takie interesujące dla ludzi, żeby ktoś to kupił. Jednak UFC to jest UFC, tam są Polacy. Jakby gale bokserskie, na których walczą Polacy, to też tak, to zawsze jest oczywiste. A tutaj no to jest typowy money fight jakby, i prawa do niego będą jednak drogie, bo tak jak zacząłem mówić, że prawa generalnie do takich gal to nie są jakieś zaporowe ceny dla stacji, ale wydaje mi się, że w tym przypadku, jeżeli to jest taka nastawiona stricte na zysk gala i walki, no to jednak raczej będą zaporowe ceny i w Polsce się nikt raczej chyba na to nie rzuci. Wydaje mi się, że nie będziemy mieli możliwości, chyba że mam nadzieję, że się mylę i zaskoczy mnie miło, choć na przykład bardzo bym chciał, żeby to było w telewizji jakiejś ogólnodostępnej, typu właśnie nasza TVP, TVP Sport, czy tego typu stacje. No to zobaczymy. W ogóle, tak jak wspomnieliśmy wcześniej, dosyć późno ta promocja startuje, na razie znikła. Też może więcej informacji właśnie dowiemy się z czasem, między innymi to, kto wykupił tę transmisję na terenie Polski, jeżeli w ogóle coś takiego się stanie. Powiedzieliśmy sporo na temat samej walki, ale walka walką, ale co po niej? Wiele osób wróży, że bez względu na jej wynik, Conor McGregor nie wróci do MMA, że zrobi taką ilość pieniędzy, wiadomo, niedawno urodziło mu się dziecko, że ciężko mu będzie z powrotem wrócić do oktagonu. Inni mówią o tym, że przecież jeden pas mu zabrali, drugi musi bronić, że za chwilę mu ten drugi odbiorą. Jeszcze ktoś inny wspominał, że jest klątwa obron pasa, bo wiadomo, Conor nie bronił tych pasów, które miał w Cage Warriors dwóch. Teraz nie broni tych dwóch pasów, które miał w UFC, z tego jeden mu zabrali. Natomiast Floyd wraca z emerytury i skoro po tej walce ma nadal wrócić na emeryturę, to co miałoby go skłonić do ewentualnego powrotu? Jeżeli on wygra, no to ma 50-0 i chyba nic nie ruszy go z tej emerytury. I jak myślisz, co po tej walce? I co w ogóle, czego możemy się mniej więcej spodziewać, co możemy przypuszczać, jeżeli dojdzie do zakończenia walki? Nieważne z której strony, tylko co po walce? Znaczy, wiesz co, z tym, czy Conor wróci, czy nie wróci, to wydaje mi się, że to nie ma co się... że on zarobi taką, że nie będzie chciał wrócić. Brock też zarabiał dobrą bułę w WWE, prawda, tam gdzie mógł sobie poudawać. Oczywiście tam też są treningi, też jest siłek, ale bez przesady. Też zarabiał dobrą kasę. Wydaje mi się, że nie ma takiej, nie nastawiałbym się, że on zawiesi nagle rękawice, albo pójdzie do boksu, albo nie wiem, rzuci MMA i zacznie kręcić inne biznesy, zostanie promotorem, czy założy własną organizację. Wydaje mi się, że to jest niemożliwe. To jest chłopak w sile wieku, z niesamowitym
umiejętnościami, z nazwiskiem wyrobionym, jakby z tym właśnie trosztokiem niestety w modzie i pożądany. On ma jeszcze naprawdę grube pieniądze do zarobienia w samym MMA, gdzie MMA teraz jest w bardzo dużym wzroście na świecie. Tak jakby tutaj bym o tym nie myślał. Jeżeli chodzi o Floyda, no to tu bardzo duża szansa jest, że on sobie pójdzie na emeryturę i posiedzi na niej kolejnych kilka lat do momentu, kiedy już podstarzały Pacquiao albo ktoś w jego otoczeniu wymyśli, że ej Floyd, spróbujmy jeszcze raz, obaj jesteśmy starzy i zróbmy, nie wiem, walkę stulecia emerytów. I coś, a może Bellator ich zaprosi. Ale rzeczywiście myślisz, że w wieku 45 lat byłby w stanie wrócić? Pewnie, że tak. Kurczę, czego ludzie nie robią dla pieniędzy, wiesz. Jakby no najlepszym przykładem jest Pacquiao, ten gość już powinien dawno skończyć karierę. Dawno, dawno. On już powinien z 5 lat nie walczyć. Przecież to jest facet, który przyjął taką niesamowitą ilość bomb na twarz. To jest gość, który w ogóle nie walczy defensywnie. To jest jakby nie... Pan ofensywa, nie? No, on wchodzi do ringu i macha łapami, idzie do przodu, przyjmuje na twarz. To jest taki wyniszczeniowiec. Dokładnie, on jest tak zniszczony, to jest gość, który no już dawno, dawno powinien skończyć. Moim zdaniem, kiedy on by się tak dokładnie przebadał i te wyniki badań by wyszły na jaw, to by się okazało, że to jest wrak człowieka, tak? To jest w tej chwili. No ale to jest tam, kasa wchodzi w grę, że nawet jeżeli takie badania są i wyniki są takie, jak mówię, to one nigdy nie wyjdą na światło dzienne. Aczkolwiek jak najbardziej, wydaje mi się, że tam za 5 lat czy za 10 lat znowu może być jakaś walka stulecia Floyd versus właśnie podstarzały Pacquiao, ale jakby jeżeli chodzi o Floyda, to bardziej tutaj spodziewałbym się, że on stanie się kolejnym Oscarem de la Hoya, tak? Kolejnym, nie wiem, kolejnym naprawdę świetnym promotorem ze swoją stajnią. Już ma kilku bokserów, tak, takich naprawdę obiecujących i którzy czekają już na walkę o pasy mistrzowskie, co wiadomo, że w boksie to nie jest takie proste i oczywiste, nawet jeżeli, bo tam nie wystarczy zbudować rekordu i drabinki, tam rekordy 29-0 to ma, wiesz, kilkuset facetów, nie, w jednym stanie w Stanach. Tu chodzi bardziej o jakby o kasę, o koneksję. Także no tak, i on im to całe zaplecze jest w stanie dostarczyć, nie? Idą, dokładnie, dokładnie. Idą za nim pieniądze i idzie za nim doświadczenie. Dokładnie, media, tak, i tego typu rzeczy. Jakby tutaj tak samo było z Golden Boyem, tak, czy z De La Hoyą, czyli on miał zawodników, lepsi, gorsi, średni, ale miał nazwisko, tak, i miał nazwisko, miał gotówkę i jakby zanim szły media, szło HBO, Showtime i tego typu stacje, także były walki o pas i to samo będzie u Floyda. Mi się wydaje, że on w pewnym momencie stwierdzi, że on nie chce już walczyć, być może to będzie właśnie teraz. Zarobi po raz kolejny kilkaset milionów i stwierdzi, okej, dobra, mam tutaj swoich chłopaków, na każdym będę zarabiał po kilkanaście milionów i idziemy do przodu, tak? Będę miał ich 5, 6, 10 i też będę zarabiał kilkaset milionów, nie? Ale powiedzmy, nie wychodząc do ringu, nie narażając zdrowia, nie przechodząc okresu przygotowawczego, co jest jednak ciężkie. Także wydaje mi się, że Floyd nie wróci, że Floyd wraca do tego, że wyczuł koniunkturę, że chce pokazać, gdzieś tam uciszyć Conora, który za dużo pyszczył, gdzie za dużo się odzywał w mediach i jakby nie widząc zagrożenia ma możliwość przytulenia kilku kolejnych grubych baniek, także dlatego wraca, a jest już na tyle stary, że raczej przez kolejnych kilka lat nie pojawi się kolejny Conor, który mógłby mu dać kolejne takie duże zwroty z pay-per-view przy tak małym ryzyku oraz małym takim, bo wiesz, bo jak jest freak fight, no bo to jest freak fight w jakimś tam stopniu. W pewnym sensie tak. I tak, zgodzę się z tobą. Fight, to zawsze jest coś takiego... W świecie boksu na pewno. Tak. Bo przychodzi freak z rekordem 0-0, który niedawno dostał licencję na walki bokserskie i walczy z legendą tego sportu. Tak, tak, to jakby, to wiesz, jak jest freak fight, to zawsze jest tak, że ten lepszy zawsze będzie miał jechane, tak, że po co ci to, po co ty wychodzisz z tym gościem, przecież wiadomo, że tu on nie ma szans, nie? A tutaj to jest freak fight, ale bardzo wiele osób musi się zastanowić, zanim powie, a nie, Floyd na pewno wygra, wiesz, bo to jest jednak, Conor jest sportowcem, no z krwi i kości, jest w szczycie formy,
sile wieku, tak? Niesamowicie szybki, gdzieś tam zwinny, wyćwiczony, wytrenowany. Więc jakby to nie jest do końca taki freak, który wychodzi tam po pieniądze, tylko on naprawdę coś tam gdzieś może zaskoczyć świat. I nie? Co ciekawe, on jest święcie przekonany. To jest gość, który jest niesamowicie pewny siebie i on wychodząc do tego ringu, on będzie w święcie przekonany, że on to wygra. Tak jak on we wszystkich wcześniejszych walkach, on zawsze jest pewien swojego zwycięstwa. Ta ksywa Mystic Mac przyległa do niego dlatego, że on trafnie przewidział wynik większości swoich walk. Wiadomo, że kilka razy mu się to nie udało, ale większość przewidział dobrze te wizualizacje, o których on mówi. I ta pewność siebie jest naprawdę godna podziwu. Tak, tak jak kiedyś Muhammad Ali właśnie on mówił, że... No, Conor się na nim bardzo mocno wzoruje, chociażby nawet na wypowiedziach, ale nawet na ubiorze. Bardzo mocno nawiązuje do tej postaci. Tak. No to było fajne, ale wiesz, Muhammad właśnie czymś takim przyciągał ludzi, to był, kurde, nawet nie wiem, czy miałeś okazję czytać biografię Tysona, znaczy audiobook. Miałem okazję. No i on tam wspominał, że patrzyli na niego, że to był taki podziw, taki szacunek, że ten gość czarny, który coś osiągnął, tak, który w ogóle kobiety kochały, faceci go szanowali. Tylko przeciwnicy go nienawidzili, tak? I on właśnie mówił, że on już nie tylko nokautuje, ale też wybiera rundę, w której to zrobi, nie? No i Conor robi teraz to podobne show. Oczywiście to jest też psychologia. To też polega na farcie, tak? On mógł powiedzieć gdzieś tam w jednym wywiadzie. Też mamy inne czasy medialne. Teraz jeżeli ktoś powiedział coś akurat w dobrym momencie i akurat to się sprawdziło, no to potem można to pompować, nie? No to mamy internet do tego, więc jakby tutaj Conor robi to świetnie, naprawdę genialny PR i jak najbardziej, no jest najlepszym partnerem, że tak powiem, do takiej współpracy dla Floyda, jeżeli chodzi o jego powrót z emerytury, ale czy Floyd jeszcze będzie walczył? Moim zdaniem nie. Czy Conor będzie walczył? Moim zdaniem jak najbardziej. Wróci Dana White, też będzie zarobiony, będzie miał dobrą kasę, żeby obrócić nią, żeby zrobić jeszcze większe promo kolejnych walk, jeszcze więcej sprzedać, jeszcze większe areny, może zrobią na Narodowym kiedyś galę. I może przyjdzie, może, wiesz, może go wpuszczą tutaj. Także jak najbardziej, moim zdaniem jeden przestanie walczyć, drugi będzie walczył dalej. No. Jeszcze za większe pieniądze. Może też nie do końca jest sens w tym pytaniu, które teraz zadam, ale możemy trochę pofantazjować. Conor wygrywa. Co wtedy? Czy Floyd zdecydowałby się na natychmiastowy rewanż? Czy chciałby jakoś odkupić tą swoją porażkę? I czy rzeczywiście stałby się największym zawodnikiem w historii sportów walki, jak to zostało niedawno powiedziane przez chyba właśnie Dana White'a, że jeżeli Conor to wygra, zostanie największym zawodnikiem w historii sportów walki? Czy podzielasz to zdanie? I co wtedy chciałby zrobić Floyd? Wiesz co, jakby... Czy jeżeli wygra? Jeżeli wygra, to moim zdaniem nie będzie rewanżu, bo Conor wtedy w całej swojej jakby właśnie tej pysze, takiej pewności siebie powie, nie pozwoli na to. Ja przyszedłem do ciebie, to teraz ty przyjdź do mnie, nie? To będzie na tej zasadzie. I to jest sytuacja dla niego perfekcyjna. Wygrał w boksie, zaprosi go do MMA, czego oczywiście Floyd nie zrobi, tak? Nie zrobi. To moim zdaniem nie wydarzyłoby się. Ta walka w MMA by się nie wydarzyła nigdy. Nigdy, nie w małych rękawiczkach, nigdy, po prostu przenigdy nie... Nie z parterem i z kopnięciami, to dokładnie, przypuszczam, że dokładnie, tak. Nawet Floyd Mayweather senior był znany z tej wypowiedzi, że jego syn nigdy nie pójdzie do MMA, ponieważ te skurczybyki spuściłyby mu lanie życia. No pewnie, dokładnie. Także jakby to na pewno rewanż się nie wydarzy, jeżeli Conor wygra. Jeżeli Conor wygra, czy stanie się największym zawodnikiem w historii sportów walki, co, jakby ciężko mi tutaj powiedzieć, bo tak samo mówi się o Floydzie. Floyd wygrywał kolejne walki, już tam było 40 parę do zera i każdy mówił, że on idzie po tytuł najlepszego, tak? Był Rocky Marciano, był właśnie Cassius Clay, było naprawdę wielu świetnych pięściarzy, każdy miał jakiś tam swój rekord, każdy miał jakieś swoje osiągnięcia, które stawiały go gdzieś tam, George Foreman czy Sugar Ray, tak? To są goście, którzy, każdy ma jakąś historię swoją, każdy był gdzieś tam... I każdy jest dzisiaj legendą. Dokładnie, i no Mike Tyson, tak? To jakby to już... Wow, nie? To jest niepowtarzalny genotyp, który moim zdaniem już nie pojawi się w ciągu najbliższych
kilkuset albo kilkudziesięciu lat w boksie, ani w innym sporcie. No ale jakby, i teraz zobacz, jakby porównuje się Floyda do właśnie do Rockiego Marciano, którego rekord pobił, ilość obron, ilość wygranych walk bez porażki, tak jak tam mistrz świata, już nie pamiętam dokładnie, ale to chyba chodziło też o rekord, że tam było 49, Marciano miał. No i teraz mówią, okej, dobra, on to zrobił wtedy, w tamtych czasach, mniejsze rękawiczki, inny styl. Inni mówią, no tak, ale teraz to już jest inna technika, Floyd, to już są inne jakby przygotowania, to są ci zawodnicy są bardziej atletyczni, tak, i w ogóle, ale inni teraz powiedzą, no tak, ale Marciano był w wadze ciężkiej, no i to w ogóle co innego, tam każdy cios może znokautować. Jakby zawsze będzie coś, nie? Zawsze coś będzie przepowiadało za jednym zawodnikiem albo za drugim. Moim zdaniem nie ma czegoś takiego jak najlepszy zawodnik w historii sportów walki, z racji tego, że ta historia się tak szybko zmienia. Kiedy, wiesz, w czasach, kiedy walczył Sugar Ray, nie było MMA. Tak, to prawda. Poza tym, wiesz, są też sporty olimpijskie, takie gloryfikowane, bo to jest tysiąc kilkuletnia tradycja. I teraz jak na to patrzeć, czy MMA, który jest sportem stosunkowo młodym, rozwijającym się, może nam urodzić najznamienitszego zawodnika sportów walki, czy będzie to jakiś legendarny zapaśnik, który ma 3 medale olimpijskie na koncie, wiesz, ciężko to też rozpatrywać, bo wiadomo, że do tej walki pod względem marketingu będzie się mówiło różne rzeczy, nie do końca one będą zgodne z rzeczywistością. Dokładnie, no wiesz, tak samo można patrzeć na Muay Thai, tak, no tam mamy no, najlepszy przykład Sanchaya. Sanchai to jest gość, który ma 305 walk, nie? 305 zwycięstw, przepraszam, nie walk, on nie wiem ile ma walk. Ale walk to pewnie kilka tysięcy, no może koło nie, tysiąca blisko, no, wiesz, czy oni tam walczą codziennie. Tak, dokładnie, i widzisz, i jakby tam się nie patrzy w ogóle na kategorię, czy oczywiście patrzy się w jakimś tam sensie już od w tych dzisiejszych czasach, ale jeszcze tam x lat wstecz tam walczył każdy z każdym, no Sanchai ma jakieś zwycięstwo, wiesz, nad gościami 75 kilo, tak, 80 kilo, i to normalne gale, duże gale, gdzie wychodził, to nie były jakieś tam pierwsze gale UFC na... Nie, tam to jest religia, gale przed królem, dokładnie. Na kilkadziesiąt tysięcy ludzi, gdzie takie rekordy, to się nikomu tutaj nie śniły, to prawda. Dokładnie, to... także jakby... I nikt, sorry, że ci wejdę jeszcze raz w słowo, ale no, i nikt o Sanchaju nie mówi, że to jest najlepszy zawodnik w historii sportów walki, choć spokojnie można o nim w pewnym sensie tak powiedzieć. Dokładnie, wiesz, jakby mamy... Sporty walki to jest na tyle duża dziedzina, że moim zdaniem nigdy nie będzie najlepszego zawodnika w historii. Można powiedzieć, że jakby i Conor tutaj też troszeczkę psuje, bo też sobie i Dana White'owi, no bo okej, jak można powiedzieć najlepszy zawodnik w historii sportu walki o gościu, który walczył tylko w dwóch dyscyplinach, nie? Dajcie mu jeszcze, nie wiem, dajcie go do kickboxingu, dajcie go do judo, czy tam do czegoś jeszcze innego, no i wtedy okej, możemy tak mówić. Najlepszy zawodnik MMA w historii, jak najbardziej. Tak, niech się stara o to miano. No, czyli najlepszy, wiesz... Bokser, tak, najlepszy dla Floyda. Okej, niech się stara, no ale nie ma czegoś takiego moim zdaniem jak najlepszy zawodnik w historii sportu walki. No trudno mi się z tobą nie zgodzić, tak jak wspomniałem, no pewnie teraz wiele rzeczy będzie mówionych, nawet sam Dana White niedawno wspomniał, że jeżeli tak bardzo wierzysz we Floyda, no to postaw na niego dom. No pewnie wiele osób tak zrobi gdzieś tam w Stanach i pewnie się nie przejadą, ale to już odrębna kwestia, marketing i te wszystkie sprawy, no wielokrotnie rozmijają się z rzeczywistością, a pewne rzeczy mówi się po to, żeby mówić. I właśnie, dużo mówi się na ten temat, że to ta walka udowodni wyższość boksu nad MMA. I czy rzeczywiście, bo tak jak wspomnieliśmy na początku, to jest taka typowa walka win-win situation i wszyscy wiemy, że Floyd przegrałby w MMA, Conor bardzo prawdopodobne, że może przegrać w boksie. I czy to rzeczywiście udowadnia jakąś wyższość sportu jednego nad drugim? Poza tym, że wiele osób mówi, że dla MMA to i tak jest dobra sytuacja, bo ta walka wiele osób do MMA może przyciągnąć. Co możesz na ten temat powiedzieć? Znaczy, wiesz co, no, wydaje mi się, patrz, bo w Polsce boks ginie, tak? Teraz boks olimpijski... No sytuacja boksu jest naprawdę kiepska, kiedy ta w MMA wręcz proporcjonalnie się rozwija. Tak, jakby właśnie chciałem właśnie dodać, że wypiera boks MMA. Ludzie... I choć wszyscy promotorzy bokserscy powiedzą ci, że jest inaczej, no ale... To... Nie, no tak, no jak zapytasz Matiego Borka, który robi świetną robotę w tej chwili, bo zrobił naprawdę grubą galę, która nawet wczoraj była. Tak, ale to jest gość, który jest mega świadomy, jeżeli chodzi o MMA. Tak, to no tak, no z racji też chociażby pracy dla Pulsatu, ale jakby patrz, boks w wielu częściach świata jest w odwrocie i także jest w Stanach, to nie jest tak, że tam boks dalej jest
w tej samej pozycji, gdzie był, nie wiem, 10 lat temu. Oczywiście pieniądze są, ale to nie jest już tak oblegany, popularny i sport z pierwszych stron gazet, jak było tam jeszcze 5-10 lat temu. To też za sprawą MMA, tam też nie jest inaczej, też w Stanach MMA się bardzo, bardzo dobrze, szybko rozwija i wypiera inne sporty z racji chociażby medialności swojej. I czy ta walka cokolwiek zmieni? Moim zdaniem nie, bo sam właśnie bardzo dobrze powiedziałeś, że wygra Floyd, no to okej, ale to było w boksie. No, jeżeli walka by była w MMA, wygrałby Conor, okej, ale to było w MMA. Czyli to jakby, ta walka nic tak naprawdę nie zmienia w układzie sił między sportami, między dyscyplinami. Jedyne co mogłoby się jakby na plus dla MMA zmienić, bo mimo wszystko to zawsze jest korzyść dla innego sportu niż boks, to jest to, co też powiedziałeś, że więcej ludzi zauważy to, zobaczą, że jest gość, Conor, to nie jest jakby taki typowy zakapior, gdzieś tam łysy, nie wiem, no dobra, Conor akurat jest wydzierany, ale to nie jest ten sposób wydzierania, który kojarzył się do tej pory z przestępcami. No nie. Bo wiele osób tak kojarzy MMA, że to jest tak, sport... Tak, ale to, co wspomniałem wcześniej, to prawda i nawet kilka lat temu w Polsce ten stereotyp był bardzo mocny i nawet dzisiaj wiele mediów się łasi na takie nagłówki, kiedy ktoś został zatrzymany, a zawodnik MMA zatrzymany, a walk miał zero. Natomiast za Conorem bardzo mocno stoi ta historia, wiesz, hydraulik, który ustawiał się po 200 funtów za siłę. American Dream, dokładnie, nie? Dokładnie, a dzisiaj jest milionerem i to idzie za nim potężnie mocno. No to właśnie to jest fajne też, to jest właśnie fajne, że można, że może w ten sposób też MMA zyska, że patrzcie, że przyszedł gość, nie miał nic, zaczął trenować MMA, jakiś sport, nie, gdzie w ogóle do tej pory go nie kojarzyliście, albo kojarzyliście go tylko z tymi pierwszymi galami UFC, które tam gdzieś na płytach mieliście, a tu patrzcie, jak to się rozwinęło i zacznijcie oglądać, bo to warto, nie, może w ten sposób się też skapnie coś dla MMA samego, bo moim zdaniem dla między dyscyplinami to nic nie zmieni, jakby bo boks dalej będzie miał swoich zwolenników i ludzi, którzy go trenują i uważają, że jest najlepszą dyscypliną na świecie i tak samo będzie z MMA, będą ludzie, którzy uważali, że MMA jest nudne, bo się leży na ziemi i się coś tam robi, ale nic nie widać, dalej będą tak uważali. Ja generalnie patrząc na te dwie dyscypliny, no to ja idealnie bym widział tutaj środek, żeby zrobili tą walkę w kickboxingu, tak? W K1. No, może nawet nie w K1, nie chcą to w low kicku, albo nawet i w full kontakcie. Okej, dobra, idziecie, możecie się bić, możecie się kopać, ale nie możecie się przewalać. Mamy troszeczkę z MMA, troszeczkę z boksu. I no oczywiście to się nie wydarzy, tak? Nie wydarzy tak, się tak, tego, tak. Że Mayweather tego nie potrzebuje. Teraz mieliśmy w ubiegły weekend walkę po raz kolejny. Rafał Jackiewicz, prawda, wyszedł do innej dyscypliny niż boks i to było K1 i muszę przyznać, że... Tylko, że on, wiesz, miał wcześniej z tym do czynienia. On swoją chyba karierę zaczynał od kickboxingu i też śmieszyło mnie osobiście to, że ktoś mówił, że to jest takie polskie McGregor versus Floyd. Nie do końca. Nie, absolutnie. Do końca, ale tak próbowano tą walkę przedstawiać. Nie, to absolutnie nie ten... No nie, po prostu nie. Tutaj mieliśmy sytuację w ogóle całkowicie odwrotną, bo nikt nie zaprosił bardziej przestrojonego gościa do bardziej ograniczonej formuły, tylko bardziej ograniczonego gościa, boksera, do wszechstronniejszej formuły, tak? Czyli do K1. To była całkowicie odwrotna sytuacja. Ale mówię, no wydaje mi się, że tutaj jeżeli ktokolwiek zyska, to zyska MMA. Miejmy nadzieję, że tak się stanie, bo jednak z całym jakby moją sympatią do kickboxingu i K1, no to jednak to kickboxing musi się podłączać pod MMA teraz, żeby zdobyć popularność, tak jak widzę FEN, tak? Gdzie Ale fan Spartan Fight w ogóle to też ciekawy temat. Myślę, że jeszcze będziemy gdzieś mieli okazję na ten temat porozmawiać. No, także jakby tutaj, jeżeli zyska, to zyska MMA, właśnie na tej samej zasadzie, co kickboxing zyskuje na MMA, czyli MMA podpija się pod boks, który sprzeda więcej pay-per-view, który sprzeda drożej pay-per-view, dotrze do bogatszych ludzi, do tych... I tak samo jak właśnie to robi kickboxing z MMA w Polsce chociażby i też...
w wielu innych krajach na świecie, czyli podpinając się pod bardziej rozpoznawalną dyscyplinę. I tutaj fajna sytuacja dla MMA. No, podobną zagrywkę chciał zrobić tutaj mistrz wagi ciężkiej UFC obecny Stipe Miocic, który wyzywał do pojedynku Anthony Joshua na tej samej gali. No, z mizernym skutkiem. Jego szanse, przypuszczam, byłyby podobne. To było zabawne, przecież chyba z całym szacunkiem dla nudnej wagi ciężkiej, która w ostatnich latach po prostu prawie umarła niestety w boksie, bo naprawdę bokserzy osiągnęli jakiś drastyczny poziom. Nikt nie mógł pokonać mega nudnych braci Kliczko i przyszedł właśnie jeden wariat, Tyson Fury, z jakimś nieszablonowym stylem walki, rozjechał Kliczkę, który po prostu nie umiał walczyć z takim zawodnikiem, no ale się okazało, że nie był za bardzo w stanie psychicznie wytrzymać chyba sukcesu i zabrali mu pasy, tak? I teraz w tej chwili mamy na tronie gościa, który jest połączeniem takiego właśnie szalonego stylu Tysona Fury z atletyką i motoryką Kliczki, więc moim zdaniem Joshua w tej chwili on zasiadł na tronie, na którym stanie przez kolejne 15 lat co najmniej. I sytuacja zatoczy po raz kolejny koło, będziemy mieli z tego samego gościa, który odprawia kolejnych pretendentów. Tak, w ogóle w tej chwili serio, on jest młody, on może popełnić jakiś błąd, nie? To jest waga ciężka, tam może się coś wydarzyć, ale wydaje mi się, że on jakby ze swoimi warunkami fizycznymi, jakby tym jak walczy, techniką, bo jest niesamowitym technikiem, fantastycznym, to jest dokładnie to samo, co mamy teraz w Glory, czyli Rico Verhoeven, po prostu atleta, ale to jest w ogóle niemożliwe, żeby gość, który waży tam 116-110 kilo, wyglądał w ten sposób, poruszał się w ten sposób, czyli oczywiście jest możliwe i wiadomo o co chodzi, ale jakby to jest przypadek jeden na kilkaset tysięcy trenujących, że ktoś ma taką motorykę w tej wadze i on też jeszcze długo nie przegra walki, tak? Jeżeli nie popełni żadnego głupiego błędu, jeżeli nie przestanie trenować tak ciężko jak trenuje, jeżeli po prostu pewnie nie przestanie, tutaj też kosmiczne pieniądze i ambicje sportowe. No jakby jak na kickboxing, to w tej chwili myślę, że Verhoeven jest jednym z bardziej zarobionych kickboxerów. Tu jakby porównując to do sytuacji w boksie, to on nie zarabia, ale w tej chwili jest na topie, tak? Mają swoje jakieś talk showy w Holandii, występują w telewizji, tam zawodnicy, więc jakby Verhoeven, Nicky Holtzken, Groenhardt, oni są w tej chwili na topie, oni zarabiają i jakby tam się kickboxing ma dobrze, nie? Tam zawsze się miał kickboxing dobrze, z tego co ja pamiętam. Właśnie nie. Tutaj jakby to tak może szybko, bo wiem, że to nie totalnie na temat naszej rozmowy, ale powiem ci właśnie, że nie, bo tam kickboxing był zawsze ze świadkiem przestępczym, tak? To jakby od kilku lat się czyści dopiero, tam non-stop słychać jakieś doniesienia, że tutaj jakiegoś trenera zastrzeli, tu jakiegoś zawodnika odstrzeli, tu znaleźli... Ja mam raczej na myśli to, że tam zawsze słynął ten rejon z dobrych zawodników, z dobrych trenerów i zawsze się o tym mówiło. Jak nie... Masz rację, ale to myślę, że może kiedyś sobie pogadamy właśnie o kickboxingu na świecie, to może być też ciekawy temat i może to warto będzie poruszyć te tematy. No ale jakby wracając do naszej rozmowy, no to wydaje mi się, że tutaj się w zasadzie nic nie zmieni, ani dla boksu, dla boksu się nic nie zmieni, dla MMA miejmy nadzieję, że się zmieni, że się MMA podłączy pod trend boksu, pod te pieniądze. Jeżeli się zmieni, to tylko na lepsze. Tak, tylko na lepsze. No raczej tutaj nie ma możliwości na stratę. Nie widzę, nie wiem, czy ty wyobrażasz sobie, co mogłoby... Nie, musiałaby się stać jakaś mega duża kontrowersja, nie wiem, Conor musiałby wjechać w nogi Floydowi i założyć mu jakąś balachę na kolano. Może wtedy, tak. Ale tak, to tego się raczej po nim nie spodziewam i przypuszczam, że tutaj nic takiego się nie wydarzy. No, także widzisz, także tutaj wydaje mi się, że jesteśmy zgodni, no, jest sytuacja win-win. Boks zarabia, MMA staje się bardziej popularne i zarabia w konsekwencji więcej, nie, w przyszłości. I w zasadzie kończąc ten temat, fajnie tutaj nawiązałeś do tego kickboxingu, bo to jest już poza naszym tematem, myślę, że temat Floyd Conor wyczerpaliśmy, ale właśnie kickboxing i ta rzecz totalnie spoza tematu, o którą chciałem cię zapytać, wykorzystując jeszcze twoją obecność i twoją wiedzę. Rico Verhoeven, Boże, ty o nim mówiłeś, Gokhan Saki, legenda K1, podpisał kontrakt z UFC, nie wiadomo kiedy będzie walczył dla największej organizacji MMA na świecie, ale wiemy, że będzie to robił. Waga ciężka w MMA
jest bardzo specyficzna. Przez wiele lat mówiło się uszczypliwie, że waga ciężka to inny sport. I też mieliśmy momenty, kiedy wprost proporcjonalnie odwrotny od boksu. Tutaj żaden mistrz nie może się długo utrzymać, bo to jest loteria. Mamy zawodników praktycznie wszystkich po 30, tych poniżej 30 bardzo ciężko zliczyć, w zasadzie na palcach jednej ręki. No i żaden nie potrafi obronić pasa więcej niż 2-3 razy rzędu. Wcześniej też byliśmy skazani na ciągłe pojedynki Kaina Velasqueza z Juniorem dos Santosem. Czy myślisz, że kickbokser klasy Gokana Sakiego jest w stanie cokolwiek wnieść i namieszać w MMA? Wiesz co, tak jakby wydaje mi się, że to nie będzie jednak ciężka, wiesz, bo Saki był zawsze małym, ciężkim. Znaczy z tego, co ja czytałem, to ma być w wadze ciężkiej, a może rzeczywiście coś się zmieni, okay. I tak jak Tyron Spong, tak, będzie to 9-3. Właśnie, bo patrz, bo Saki zawsze był małym, ciężkim. On walczył, jakby Tyron Spong i Saki to jest podobny przypadek, tylko że tak, Tyron Spong szedł jakby od 70 w górę, jakby zmienił dietę pewnie gdzieś w międzyczasie, ale z racji tego, że trenował w jednym klubie i nawet mieszkał chyba w jednym mieszkaniu z Alistarem, to bardzo możliwe, że jechali na jednej diecie, bardzo pożywnej, koninie, czy co on tam jadł. Ale Gokhan Saki zawsze był małym, ciężkim. On walczył z chłopakami o 10 kilo cięższymi, o głowę wyższymi, z racji tego, że było K1. Jakby K1 płaciło, K1 miało swoje Grand Prix. A K1 tak, nie oszczędzało na swoich wysoko postawionych zawodnikach. Także każdy chciał walczyć w wadze ciężkiej. Wcześniej każdy zawodnik, popatrz, bo generalnie kickboxing w Japonii dzielił się na 60 kg około. Tam 60 do 65, teraz jest 65. Potem było długo, długo nic i potem było K1 World Prix, czyli waga ciężka. Potem doszło K1 Max, czyli 70 kg i nagle wszyscy zawodnicy, którzy naturalnie gdzieś walczyli w 75, wszyscy zaczęli schodzić do 70, bo kasa nie było. Jakby Tyszenko, Holzke, no i 71 kg, bo tam były niebotyczne pieniądze. Wiem właśnie z rozmowy z Arturem, który niedawno nawet był w Polsce, że w finale, gdzie z Masato go przewieźli po trzech rundach, stracił przez to 200 tysięcy dolków, tak, które było wygrania. Więc jakby tam były niesamowite pieniądze. I teraz Saki walczył w ciężkiej tylko i wyłącznie dlatego. W tej chwili, jak widziałem te filmiki, które wrzuca z treningów czy coś, on jest o wiele mniejszy niż był. On jest naprawdę, wrócił do atletycznej sylwetki. Wcześniej wiadomo, nie robił wagi. Teraz widać, że tej wagi trochę zrzucił. Naprawdę wygląda atletycznie tak, jak nigdy nie wyglądał w swoich walkach poprzednich w kickboxingu. Pytanie, czy dlatego, że po prostu zmienił kompozycję ciała, weszły lepsze odżywki, lepszy trening, czy dlatego, że rzucił parę kilo. Nie wiem, wydaje mi się, że to będzie jednak jakaś kategoria tam powiedzmy 90 kilka kilogramów. No mamy tutaj półciężką, czyli 93 kilogramy, ale już abstrahując od tego, wiesz, 93 to też jest specyficzna kategoria, dlatego, że mamy Jona Jonesa i bardzo długo nic, no w tej chwili John Jones pauzuje za liczne przewinienia, wręcz nawet przestępstwa. Jest Daniel Cormier, znakomity zapaśnik olimpijczyk, ale po nim długo nic. Ogólnie, czy jesteś w stanie stwierdzić, jak ewentualnie, czy w ogóle Gokhan Saki jest w stanie cokolwiek namieszać w MMA? Wiesz co, mówiłeś, bardzo fajnie mówiłeś o Conorze, że on jest taki mega pewny siebie, że jakby on sobie wizualizuje te wszystkie rzeczy. Wydaje mi się, że Gokhan Saki to jest taki typ, nie jest aż taki showman, ale to jest gość, który, tak jak mówię, on walczył z większymi i on zawsze szedł, żeby wygrać i wygrywał, nie? To jest strasznie dzikie, jeżeli chodzi o kombinacje, jakby niesamowicie dobry bokser. Jakby patrząc na to, na tą pewność siebie, patrząc na naszą mistrzynię Asię, która generalnie poszła ze stójki do MMA i pokazała, że z genialną stójką i dobrą obroną dokładnie można zrobić wiele, to ja szczerze, naprawdę z całego serca kibicuję Gokanowi, bo i wierzę w to, że może coś namieszać, bo jakby Tyron Spong poszedł, ale Tyron Spong to był całkowicie inny typ kickboxera, on był taki statyczny, on walczył, świetny technik, niesamowity technik, niesamowicie silny, ale on był taki statyczny, on zawsze stał na nogach, taki holenderski styl, gdzie podwójna garda, przyjmuje, stoję sztywno,
tak jak właśnie tak jak Kiszenko na tym seminarium, którym był niedawno w Polsce, pokazywał, tak? Czyli wszystkie akcje na obu stopach, żadnego skakania, żadnego biegania po ringu i to jest ten styl właśnie, który on reprezentował. Tyrone Spong, on tutaj troszeczkę więcej pracował na nogach zawsze. On był tym, on musiał się poruszać w ringu, on musiał dużo chodzić, on musiał być cały z bruchu, bo ci przeciwko niego byli więksi. Jeden strzał mógł skończyć wszystko, więc jakby on ma o wiele większe szanse na namieszanie w MMA niż miał Tyrone Spong, co chyba się w końcu zorientował Spong i został przy boksie. No Spong miał fatalną kontuzję złamania kości piszczelowej i po tej... Właśnie w walce z Gokanem Saki. Także wydaje mi się, że Gokhan Saki ma wszystkie papiery na to, by namieszać. Czekam niecierpliwie na jego debiut. Tam chyba na sierpień, tak? Zapowiadali? Czy nie pamiętam dokładnie. Nie, on jeszcze nie ma ogłoszonego debiutu. On dopiero po prostu podpisał kontrakt, kiedy będzie gotowy, to zawalczy. No to czekam niecierpliwie naprawdę na debiut. Mam nadzieję, że jak najszybciej go zobaczę. Mam nadzieję, że zdają sobie sprawę z tego, że jakby nie rzucą go na głęboką wodę, bo to jest jednak sportowiec. Sportowcy niestety na pewnym poziomie ambicja ich zżera i tracą gdzieś tam zdrowy rozsądek i boję się, że jeżeli Dana White mu zaproponuje jakiegoś kocura na początek, na przetarcie, to jakiegoś właśnie mega zapaśnika, to może się to źle skończyć, ale jeżeli dostanie jakiegoś przekrojowca, albo po prostu dobrego strikera z jakimiś solidnymi zapasami, to jak najbardziej moim zdaniem tutaj Gokhan Saki jest w stanie namieszać, a ponadto Gokhan Saki to jest ikona sportu, to jest jakby żywa legenda w krajach arabskich, tu mam na myśli Emiraty, Turcji, to jest niesamowita popularność, to jest taki by drugi po Badrze Harim, gdzieś tam na równi z Tyronem Spongiem kickboxer. To wydaje mi się, że może stanowić naprawdę mocnego asa w rękawy UFC, które tamte rynki też stara się rozwijać swoją ekspansję, więc przypuszczam, że tam nawet możemy go zobaczyć. Tak, wiesz co, fajnie, że jakby go podpisali, bo on walczył Glory, walczył w tych czasach, kiedy Glory jeszcze płaciło zawodnikom po 200-300 tysięcy dolków za walkę w tych latach i on tak zarabiał, nie? To było tam od 100 do 300 tysięcy dolków. Jakby potem Glory się troszeczkę posypało, były problemy finansowe, pozrywali kontrakty. Z Sakim, z tego co wiem, nie zerwali, tylko zabrali mu pas przez brak obrony, tak samo Spongowi. Jakby negocjacje nie doszły do skutku z racji właśnie finansowych. I tutaj Saki jakby nie miał gdzie walczyć za bardzo na świecie z uwagi na brak takich pieniędzy kickboxingu, jak były kiedyś. Ale powiem ci a propos jeszcze tego tematu, jako ciekawostkę, no to dowiedziałem się też niedawno, że to nie jest jedyny kickboxer, którym interesuje się UFC, bo taką propozycję dostał też Artur Kiszenko. O proszę. Podpisanie kontraktu z UFC. Jako jedyny warunek to jest 5 walk. Stoczyć 5 walk. Czyli sporo, to jest co najmniej, przypuszczam, 2 lata dla takiego zawodnika. Tak, to jest jakby opcja typu wstępne rozmowy. Mimo dużej ilości gal, jakie organizuje UFC, no też trzeba pamiętać, że taki zawodnik musi się zaadaptować do innych płaszczyzn. Tak, ale tutaj wiesz, tutaj jakby mówię o walkach ogólnie, nie? Żeby mieć rekord jakikolwiek, że musi mieć przynajmniej... Rozumiem, czyli UFC jakby wymagało od niego zbudowania tego rekordu. Tak. I to jakby, to jest jakby w miarę świeży temat, nie? Że nie wiadomo, czy do tego dojdzie w ogóle, czy tutaj wszystko się rozejdzie o finanse, bo jakby Artur nigdy nie ukrywał się do pieniędzy, ale jakby to chodzi o to, bardziej o znak, że UFC się interesuje zawodnikami z innych sportów, z racji tego, że no, mogłoby sobie budować pozycje na różnych rynkach. Tu akurat, jeżeli chodzi o Kiszenkę, no to Ukraina i Barcelona i Hiszpania. Ale myślę, że też i Holandia. Oni też podpisywali zapaśników, którzy dopiero mają mieć swoje debiuty w UFC, jakby kontrakty są podpisane, zamrożone, nikt tego zawodnika im już nie podbierze. No ciekawa w sumie strategia. Także wydaje mi się, że tutaj po prostu mając jakby zasób gotówki, planują dość dobrze w przyszłość i proponują takie kontrakty właśnie zawodnikom takim jak Gokhan Saki, bo wydaje mi się, że no w tej chwili jest on, potem jest długo nikt, jeżeli chodzi o kickbox.
Sylwan, który w tej chwili jest na topie naprawdę, ale ma za sobą już debiut w MMA. Także wydaje mi się, że możemy się jeszcze w tym roku albo w przyszłym dowiedzieć, że Rico gdzieś planuje zawrzeć umowę albo stoczyć kilka walk dla UFC, bo to jest dla niego chyba teraz odpowiednia droga, tak mi się wydaje. W kickboxingu już więcej nie osiągnie, więcej nie zarobi. A patrząc na właśnie na strategię, tak, giganta w MMA, no to myślę, że to możemy się spodziewać takich właśnie coraz więcej takich informacji o zawodnikach z K1, z kickboxingu, tych legend. No popatrz, jest kilka nazwisk, tak? Jest Alistair Overeem, jest Mark Hunt. No to były legendy, tak? To byli zawodnicy, Mirko, który przeplatał. Mirko. To były legendy, tylko wiesz, tam też była trochę inna sytuacja, bo oni walczyli wszyscy w K1, tak? Czyli jakby oni mieli już podstawy do tego, by walczyć w UFC. Tutaj jakby nie ma już czegoś takiego jak Pride. No jest teraz Rising, który niby teoretycznie już wziął sobie jedną gwiazdę, bo wziął sobie Andy'ego Sowera. I Peter Aerts też u nich walczył. Tak, Aerts, no. No Peter Graham, to też są złote czasy K1, nie? Znokautował bardzo, bardzo widowiskowo Badra Harry'ego, po czym sam dostał bardzo widowiskowy od Badra Harry'ego. Myślę, że tych przypadków moglibyśmy mnożyć. Jerome LeBanner, który przeszedł do MMA z różnym skutkiem, nawet nasz Paweł Słowiński w MMA też walczył, nawet w Polsce na KSW, więc myślę, że tych przypadków moglibyśmy mnożyć i mnożyć. Także wydaje mi się, że tutaj jest kwestia jakby fajnej strategii UFC, wykorzystywania już zbudowanych potencjałów, wykorzystywania już zbudowanych nazwisk, w ten sposób rozbudowywania marki na jakichś poszczególnych rejonach, bo oczywiście to wszystko jest biznes. Co do samego Gokana Sakiego, to naprawdę czekajcie na jego debiut. Tutaj będzie petarda. No to nie jest kolejny, to nie będzie Freak, to nie będzie ten gość z WWE, ten z CM Punk. Tak, to będzie CM Punk, to nie będzie jakiś, prawda, nie pamiętam, przypomnij mi proszę, jak się nazywa ten taki uśmiechnięty blondyn, ten, którego tak pompował. Sage Northcutt. To nie będzie tak, Sage Northcutt, to będzie naprawdę petarda i będziemy jeszcze czekać z wypiekami na jego walki. Ja naprawdę w to wierzę i fajnie by było, bo to jest też jakby dobra... to by było fajne dla kickboxingu, tak, bo gdzieś tam każdy by wspominał, a to był ten typ, co... Gdzieś tam te highlighty na początku kariery miałby z kickboxingiem ciągle, nie? Bo nie byłoby tak, czego tak, robić. Tak. Także naprawdę fajnie i czekajcie na te debiuty. Kurde, no jaram się. Tym akurat się jaram. Dobra, myślę, że wyczerpaliśmy wszystkie tematy, jakie mieliśmy na dzisiaj zaplanowane. Serdecznie dziękuję Ci za rozmowę, za poświęcony czas, a wszystkich naszych słuchaczy zapraszam na social media i na portal w MatFight24. Jeżeli chcesz z takiej okazji, że gościsz tutaj u nas na linii, chciałbyś komuś podziękować, coś przekazać w ogóle jako, wiesz, reprezentant, można powiedzieć, kickboxingu naszym słuchaczom, to śmiało. Wow, fajnie, dzięki bardzo. Wiecie co, no generalnie reprezentant kickboxingu, no oglądajcie ten sport, naprawdę my wszyscy, którzy interesujemy się kickboxingiem, jaramy się też MMA w większości przypadków, bo są fajne walki w stójce. Wy jaracie się MMA z różnych powodów, część z was tylko dla BJJ, część tylko dla stójki, ale myślę, że jeżeli obejrzycie kilka dobrych walk, nie mówię tutaj o takich nudnych galach, ale jeżeli obejrzycie kilka dobrych walk, to nie ma takiej sytuacji, żebyście nie zakochali się w tym sporcie, a przynajmniej nie zaczęli go tolerować. I czasami czytam cojones i jak tam widzę gdzieś właśnie takie pociski w stronę kickboxingu, to tak czasami aż mam naprawdę ochotę wkleić tylko kilka linków do YouTube'a. Ja wiem, że ludzie czasami z góry zakładają, że coś jest nudne, ale jest kilka set nawet walk, które warto obejrzeć, którymi fajnie moglibyście się zarazić, więc naprawdę zachęcam was do tego i myślę, że nie zawiedziecie się. I chyba tyle. Bardzo dziękuję Ci za zaproszenie. Mam nadzieję, że zawsze to jakieś świeże spojrzenie na tą sytuację. No i co? I pozostaje mi pogratulować Wam, że ta dyscyplina jednak jest tak popularna w Polsce i że możecie się tym zajmować i tym jarać, oglądać te gale i śledzić tych zawodników, bo to jest naprawdę fajne i bardzo mocno kibicuję.
Super, dzięki jeszcze raz za rozmowę. Moim i waszym gościem był Łukasz Czarnowski, redaktor naczelny MatFight24. Do usłyszenia w następnej szczęce i cześć. Dzięki, cześć. Szklana Szczęka Show.